Cześć Boże, kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj w kilku słowach chcę się podzielić fragmentem Ewangelii i też właśnie tym, żeby nie było w nas powrotu do grzechu. Posłuchajcie fragment Ewangelii. Jest to Ewangelia według świętego Mateusza, 12 rozdział, od 43 wersu do 45. Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku, ale nie znajduje. Wtedy mówi: wrócę do swego domu, skąd wyszedłem, i przyszedłszy zastaje go niezajętym, wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze ze sobą 7 innych duchów złośliwszych niż on sam. Wchodzą i mieszkają tam, i staje się późniejszy stan owego człowieka gorszy niż był poprzedni. Tak będzie i z tym przewrotnym plemieniem. Kilka słów właśnie na temat tego fragmentu Słowa Bożego. Nawrót do grzechu. Kochani, kiedy przystępujemy do Spowiedzi Świętej, to tak jakbyśmy sprzątali nasz dom. Wymiatamy wszystko, co jest w naszym sercu, co nie pochodzi od Boga, czyli grzech, którym sprawcą jest oczywiście zły duch. I kiedy wyznamy szczerze swoje grzechy, czyli wymiatamy to wszystko, sprzątamy nasz dom, nasz pokój, naszego wnętrza, to wtedy należy zaprosić w to miejsce łaskę Pana Jezusa, przyjąć Komunię Świętą, ale pomodlić się i poprosić łaskę i moc Ducha Świętego, żeby Duch Święty wypełnił nasze całe wnętrze, żeby to Pan Jezus zamieszkał w nas jak w tabernakulum. I dobrze, kiedy mamy swojego spowiednika, który na koniec takiej spowiedzi świętej jeszcze pomodli się nad nami właśnie o to, żeby Duch Święty wypełnił całe nasze wnętrze. Miejsce to wszystkie to wymiecione. I wtedy, kiedy zły duch nie znajdzie nowego miejsca zamieszkania i wróci sprawdzić poprzednie miejsce zamieszkania, czyli miejsce, gdzie sobie tam się dobrze czuł, że tak powiem, naszymi grzechami w nas, i zostanie to miejsce właśnie wypełnione łaską Bożą, mocą i łaską Ducha Świętego, nie będzie mógł wziąć tych 7 mocniejszych i w ogóle nie będzie mógł w nas uderzyć. Tym chciałem się dzisiaj podzielić tak krótko, żeby pilnować łaski Bożej, tego miejsca właśnie wysprzątanego w sakramencie pojednania, w sakramencie Spowiedzi Świętej. Także chwała Bogu w Trójcy, pozdrawiam Was serdecznie, błogosławię. Cześć.